cześć Kamilu! Siemanko, jak dzisiaj tak atakujesz od razu? Piona. czekaj, wezmę tak. Yo! No ja dzisiaj taki trochę przepracowany jestem, mówię. Przepracowany. Poza kamerą. No my dziadki musimy sobie tak trochę ponarzekać. Nie rób ze mnie takiego dziada, ale po prostu no kurczę. Dużo pracy ostatnio. Praca, ale tak. Za to jaka fajna praca, bo dzisiaj przyjechałeś z fajną wisienką. Prawdziwego Japończyka. Aha. Z nietuzinkowym silnikiem, bo z RB25, który już powoli umiera na naszej tutaj scenie polskiej. To jest smutne. No tak jest. Wyparty przez JZ-y, przez M50, a to taki fajny motor, specyficzny, ale ciekawy, fajny. Drogi w związku z tym, co nie? Coraz droższy. A co teraz jest tanie? Powiedz mi, stary. Nawet 1.8 turbo wychodzi na to, że jest drogie. Ile dałeś kiedyś? Za 1.8 turbo musiałeś dać 700 zł, a teraz powiedzmy płacisz 5 koła, nie? A to wiesz, mowa o słupku, a gdzie tuningi? No. No dobra, Kamil, przygotowałeś dzisiaj dla nas RB-czka. Co to za spec? Wiesz co, no to już któreś tam podejście generalnie, bo jakoś nie złożyło się tak, żebyśmy się spotkali wcześniej na docieraniu. Motor mamy już dotarty, w pełni zakuty. Silnik jest złożony na tłokach Wiseco, na korbach, ZRP, iBeamach. Nowa pompa oleju, nowa pompa wody. To grubo tak. Wałki Cat Kelfordy 262. Kto to składał? Tężynki, talerzyki, uważaj, zawory plus 1 mm. Kto to składał? My składaliśmy. Ten silnik był nawet u Ciebie na kanale. Okej. Okay. Składaliśmy RB-czka. Tutaj mamy ślady, zobacz, wał był wyważany też. Źle podszedłeś, wiesz? Poczekaj, musimy... Z tej strony tak, idziesz? Tak, tak. Dobra. Jest. No tutaj mamy RBK, który jest prawie taki sam jak SR. Czyli RBK jest z tej strony? Jest właśnie jakby... Weź go tak zatrzymaj. Proszę bardzo. Wytłumacz mi to, proszę. Tutaj też rzeczywiście, zobacz, ważyliśmy je, wszystkie mają tą samą masę, także... Oliwczan. Mhm. Zobacz, jakie duże kanały są olejowe tutaj do szklanek. Na co patrzeć? Tutaj. Aha. No jest. Okej. Okay. Weź sobie zobacz, jak twardo pracują wałki. A ten będzie miał może w maksie na tej turbinie oczywiście. Mhm. Takie 550, no nawet do 600 mógłby dociągnąć, ale wiem, że ze względu bezpieczeństwa zatrzymamy się, myślę, że na 550-560 i to będzie wszystko. To właśnie ten. Rozumiem. Tylko że on uległ pewnym zmianom, bo tam wcześniej, wiesz, nie planowaliśmy wałków. Znaczy nie, no wałki były, ale na przykład tutaj jeszcze po drodze, wiesz, klient zażyczył sobie sprężynki, talerzyki, zawory i tak to wszystko urosło do takich już, wiesz, formatów, że generalnie ostatnio jak byliśmy na hamowni, zrobiliśmy tutaj 566 koni, no i jakby zamknęło nam się już żeliwko, bo mieliśmy AR063, teraz przerzuciliśmy na 83, aha, też oczywiście od Garetta. Pokażmy cała turbosprężarka G37-70. Biżuterię na samochodzie. Oczywiście pozdrawiamy, zobacz tutaj. O kurde, ja też taką chcę. Dziękujemy. Pozdrawiamy Motoremo, zresztą po raz kolejny. Tak. Oczywiście ekspresowa, wiesz, w ogóle, bo tutaj zamówiliśmy, chciałem też pochwalić chłopaków, bo pomogli, mam, bo z dnia na dzień ogarnięte mieliśmy żeliwko i nawet z dostawą do warsztatu, więc bardzo dziękuję, naprawdę. Można na chłopaków liczyć. Oczywiście. No dobrze, a poza tym, że tutaj wiesz mamy... co, czekaj, dokończymy jeszcze tylko ten setup, bo tutaj jeszcze po drodze mieliśmy wtryski, też uległy zmianie, bo mieliśmy 630, teraz są 980. Czyli było mało. Tak, no generalnie, co my mamy tutaj zrobić? Mamy podłączonego Maxeku razem z związką. Mamy zrobić no sporo mapek, bo tutaj od doładowania mamy rotary switcha, więc mamy nawet 7 mapek boostu. O. Będziemy mieli dwa rodzaje paliwa. Dwa lub trzy antilagi, launch control też trzeba do tego postawiać. Ogólnie, to dzisiaj cały dzień spędzisz na hałowni. No i jeszcze mamy dzisiaj renóweczkę taką tutaj torową, więc też... To będzie... ta, co kiedyś wystąpiła? Tak. Też a co tam to... będzie się działo? Wiesz co, też chłopaki jakieś tam zmiany poczynili w setupie i chcą po prostu sobie przeklikać przed wyjazdem, sprawdzić, aha, czy wszystko jest ok, więc... Super. Więc czyli w sumie przyjemny silniczek, ale będzie bardzo dużo mapek do zrobienia. Tak, no. Dobra, słyszę, że telefon dzwoni. To na chwilę przerwie. Przerwa. Przerwa i po przerwie. No już znowu do roboty. Tak. Co chcemy jeszcze pokazać? Wiesz co, no poczekaj, czy my wszystko na pewno powiedzieliśmy o silniku? Może ty mnie nakieruj na coś, o czym zapomniałem. Ceweczki TFSI, turbosprężarka od Garetta. A, wiem co chciałem powiedzieć, patrz. Tutaj z takich ciekawostek, bo ten silnik ogólnie, zobacz, tam jest olbrzymia powiększona miska olejowa. I tutaj jest jeden wężyk, zobacz. Tutaj mamy spływ oleju z głowicy, aha, który jest wzięty stąd. Opowiadałeś kiedyś o tym. Tak, tam mamy drugi jeszcze, słuchaj, z tamtej strony. Pompować. I tutaj mamy jeszcze fabryczny, który jest z tej strony, więc zobacz, ile punktów jest złapanych, żeby ta głowica się nie pompowała, żeby ten olej po prostu nie wychlapywał się przez odmę, kiedy to będzie... O, widzę fajny szczegół.
Na gdzie? Każdym kolektorze masz EGT. Wiem, co chciałem powiedzieć jeszcze. Chciałem pozdrowić chłopaków z Mazur Garage, bo zobacz, mamy tutaj, bo Terbek ogólnie charakteryzują się tym, że masz tutaj taki element, który się nazywa, jest to CAS, jest to taki optyczny zapłon Nissana, to jest taki trochę wymysł nissanowski. Aha. Generalnie, kiedy wszystko z tym jest ok, kiedy się nie zepsuje, to działa, jest wszystko w porządku, wszystko jest ok. Ale jakbyś sobie poszukał na świecie takich projektów, to wszyscy generalnie, oczywiście czy tej firmy, czy jest jeszcze kilka, ale fajnie, bo tu mamy polski produkt, chciałem pochwalić chłopaków. Wszyscy jakby rezygnują z tego optycznego zapłonu i zakładają koronkę na dole plus czujnik położenia wału i na górze mamy tutaj punkcik martwy, tak żeby to było bardziej stabilne, żeby nie było problemu, że to się uszkodzi, że coś się z tym wydarzy generalnie, tak? Może jeszcze w dwóch słowach powiedzmy, co za buda, tak? To jest S14A. Kurczę, tylko z rocznika, powiem Ci, to może być rocznik 98, 97. Nie mam tutaj dokumentów przy sobie, więc nie chcę palnąć jakieś głupoty generalnie, okay. Tak? Ale nawet może być 99, tego nie wiem. Strzelam po lata prostu. Lata 90, no. Po prostu, tak? Do czego auto będzie służyć? Wiesz co, początkowo... Teraz właśnie się cieszę z przeznaczenia wozu, bo wiesz co, klient troszeczkę podszedł do tematu tak, że na początku miał to być driftowóz, więc o Jezu, szkoda, bo to auto by, wiesz, skończyło po prostu gdzieś na jakichś bandach czy coś, a no. Tutaj generalnie finalnie wyszło tak, że to auto będzie troszeczkę torowe, troszeczkę uliczne. A więc... to już drugi raz chyba tak się zdarza, kiedyś pamiętam też mi mówię, że z tego się bardzo cieszę, bo to auto nie zginie po pierwotnie prostu. Pierwotnie zakładał driftować, a skończyło się chyba na time attacku, gdzie to przecież... Zupełnie totalnie dwa światy, tak, dokładnie. Okay. No co mogę Ci tutaj pokazać jeszcze? Tutaj z przodu możesz zobaczyć, mamy też dołączonego bashbara, jest duży intercooler 600x300. Wentylatory. Wentylatory, rdzeń 700. Tutaj jakby cały osprzęt jest oczywiście sterowany. Oj, trochę chłopaki. A, będziecie słychać, tak czy siak. Ale możemy zaczekać. Cały osprzęt jest sterowany z Max EQ. No i mamy tutaj jeszcze, mamy tu jeszcze EQ Mastera. Poczekaj, przepraszam. PMU, sorry, bo się zaciąłem, kurde. No. Mamy PMU. Okej, okay. A układ paliwowy? To może otworzymy bagażniczek, bo wszystko jest z tyłu. Wszystko jest zrobione, tylko tutaj nie pokazuj, bo nie ma wnętrza, jeszcze fotela, więc za bardzo nie chcę pokazywać wnętrza. A tutaj mamy taką zabudowę, czekaj, tu jest, o, teraz już można pokazać. Jest miejsce na butle z gazem. Tu jeszcze oczywiście finalnie będzie to wykończone już przez właściciela. Jest dotrysk metanolu? Jest też, no. Fajnie. Jest też flex fuel, bo tutaj też będziemy zrobić z domieszką E85 strojenie, aha, więc generalnie tak wszystko na. Możesz wytłumaczyć, co tu widzimy? Chociaż pewnie większość widzów znaczy, już wie. To już chyba wszyscy na Twoim kanale znają, to ten zestaw, to jest zestaw metanolu. Tak czyli jak w Wojowniku, tak, dotrysku i tutaj mamy też jeszcze możliwość dolania sobie lub zalania tego auta E85. To jest zbiorniczek tak, na to, dokładnie. Tak? A to takie ładne, świecące, co to będzie? No to Swirlpot. To chyba wiesz. No i na czym polega Swirlpot? Może to powiedzmy jeszcze. Możemy powiedzieć, no więc mamy sobie tutaj taki układ, że mamy pompę w baku. W tym aucie akurat to paliwo aż tak bardzo nie odpływa, ale na przykład gdybyśmy się posłużyli przykładem auta powiedzmy 200SX, ale S13, gdzie ten bak jest konstrukcyjnie troszeczkę inny, on jest taki bardziej płaski i tam się dzieje takie zjawisko, że znaczy w większości aut też bardzo często bywa tak, że na przykład jedziesz sobie po torze i w jedną stronę auto jedzie i wszystko jest ok, skoś a w drugą stronę coś się nagle zaczyna dziwnego dziać. No nie i jedzie. W tym momencie, najprościej to tłumacząc, mamy sobie jedną pompę w baku, która tankuje nam ten zbiorniczek dwulitrowy, mówiąc tak najprościej. I z tego zbiorniczka grawitacyjnie, tutaj w tym przypadku pompa jest pod autem. Tutaj sobie płynie paliwko na dół. Duża pompa 0,44, to jest akurat AM, jest zalewana paliwem i ona dzięki temu jest bardziej wydajna, bo jakby jej jakby power nie jest zużywany po to, żeby zaciągnąć paliwo z baku, tylko ono już jest dostarczone, że tak powiem, drogą, no tak jak tutaj grawitacyjną, ona jest po prostu wlana do tej pompy. No i w tym momencie mam układ taki, że jadąc bokiem tego paliwa Ci nie zabraknie po prostu. Nie tak? Odpłynie. Tak. No i oczywiście zabezpiecza się to jeszcze w taki sposób, że jak podejdziemy do silnika, to tutaj zobacz, masz zamontowany czujniczek na listwie, który też monitoruje Ci ciśnienie paliwa. Aha. I w momencie, kiedy masz od niego jakieś odchyłki, nakłada kolektor, a w takim ekstremalnym przypadku może Ci wycinać sprzęt na przykład do obrotów, nie wiem, 4000 przykładowo. To jest taki czyli przykład. Zabezpieczenie. Tak, dokładnie. No. Fajnie, to bardzo mądre. No tutaj też takie same zabezpieczenia są dotyczące oleju na przykład, czy ciśnienia, bo ten silnik jest bardzo wrażliwy na tematy olejowe, więc tak jak widzisz, miska, spływy, dodatkowe oczynikowanie, nowa pompa oleju, więc generalnie wszystko, co się dało, zostało tutaj zamontowane. Powiem tak,
Bardzo dużo rzeczy jest tu zrobionych. Dużo. Bardzo. Dużo. Wiedząc, ile kosztował wojownik, nawet nie chcę... Ja nawet nie liczę, nie wiem, nawet nie chcę myśleć, ile kosztował ten Nissan. Gdzie i tak de facto, wiesz, ktoś by mógł powiedzieć, a jeszcze by trzeba było poprawić body czy coś, ale to już jest nie w naszej gestii, to już jest jakby, wiesz, temat klienta, który się tym zajmie. Estetyka. My mieliśmy zrobić serce i generalnie osprzęt dookoła, więc tak też się stało. Super, mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja... Jakie moce obstawiasz dzisiaj? Bo stanęliśmy na 566. No, a co poprawiłeś od ostatniego razu? Żeliwo zmieniłeś, tak? Tak, tak, tak. O. Wiesz co, na tamtym żeliwie moglibyśmy zrobić 580, ale mieliśmy taki problem, że już z górą ten motor się po prostu przytykał i był taki motyw, że drastycznie rosło nam do ładowania. A robiłeś to u Andrzeja? Tak, oczywiście. O, to będzie opcja porównać dwa różne żeliwa. Tak, dokładnie. No. To czekaj, to jeszcze przypomnij nam dokładnie jaka jest turbosprężarka, jakie było żeliwo, jakie jest? Tutaj jest G30770. Z żeliwem wcześniej było 0,63, a teraz jest 0,83. Okej, czyli przeskoczyłeś jedno żeliwo większe. No bo uznaliśmy, że to 1,01 to już będzie naprawdę za dużym. Tutaj też jakby dużym priorytetem klienta jest to, żeby ten silnik po prostu wcześniej nie wstawał, tak? A po czym poznajesz, że masz już za małe żeliwo? No właśnie taki efekt był, bo z górą, przepięknie wstawało, robiło powera, ale górą na przykład była taka opcja, że mimo, że wygaszaliśmy sobie obsługę Westgate'a, czyli mówiąc najprościej, mieliśmy go na zero, powiedzmy, jeżeli chodzi o dopych, od 7, powiedzmy od 6900 do tam 7400 nagle rosło nam doładowanie na 1,5 bara z wyjściowego na przykład, nie na 1,5 bara, tylko na 1,7 z wyjściowego na przykład 1,4. Jakby bez żadnej kontroli, nie mieliśmy nad tym żadnej kontroli, a Westgate jest tutaj bardzo duży, bo tutaj jest 60. A EGT? Jakie było? EGT tutaj było jakieś śmieszne, myślę, że w okolicach 720-730 stopni, więc jeszcze daleko. A na jakim to było paliwie? Tutaj było na 9,8. Czyli jeszcze nie użyłeś do trysku metanolu? Nie, w ogóle. Okay. Także wynik był bardzo dobry. Silnik było dziwo bardzo cichy, nie stukał, więc szczerze byłem mile zaskoczony. Czyli dzisiaj możemy się spodziewać fajnych wyników. No chciałbym bardzo. Bo... No dobra, to poczekaj, to teraz dopytam. A na jakim docelowo paliwie będziesz dzisiaj stroju? Wzięliśmy też ze sobą, tak jak widzisz, tam warterka. Jest na lawecie. Okej. Więc na chwilę obecną zaczynamy na tym, co jest w baku, czyli na 9,8. I potem zrobimy sobie dotrysk i potem zmiksujemy sobie paliwko jeszcze, dolejemy 85 do konsystencji takiej, no to powiedzmy, tak. 30%. Było 560, mówisz, tak? 680. Aż tak wysoko nie będziemy szli, razu ci mówię. Nie bądź taki skromny. Nie. Ale tu będzie dobrze, jak zwiększyłeś żeliwo i napaliwo. Ale że to jest airbag i to też jest silnik taki. A co jest teraz na przykład? Specjalnej troski, mówiąc delikatnie. Co jest wąskim gardłem w tym momencie? Konstrukcyjnie, jeżeli konstrukcyjnie? Chodzi... Wiesz co, tutaj generalnie, jeżeli chodzi o dół, to pompa oleju nie jest problemem, ale na przykład ja się boję o wał seryjny, który jest powiedzmy w nominale i no takie 600 koni uważam, to jest taką granicą na ten wał. Okay. Można zrobić więcej oczywiście, ale to tylko skróci troszeczkę żywotność. Czyli jak dobijesz do 600 koni, to już nie będziesz chętny iść dalej? Raczej chyba nie. Okay. Oczywiście wykonamy magiczny telefon do klienta i zapytamy po prostu, także... Wabank? Czy pasujemy? To już zależy od drugiej strony, na co się decyduje. Coś na ten temat wiem. I teraz ja tylko zrobiłem ten. Robię remont głowicy. No dobra, Kamil, to co? Czekamy na naszą kolej i wjeżdżamy. Jesteśmy? Jesteśmy na wizji. Dobra. Od czego zaczynamy? Wiesz co, musimy zrobić sobie pierwszą taki przejazd, żeby sobie dostroić paliwko, bo mamy... Zmienić to? Jest dobrze, ładnie. Żeby sobie zrobić paliwko, zobaczyć jak stoimy. Znaczy z doładowaniem myślę, że nie będzie jakichś większych zmian, więc pierwsze takie 2-3 rany zrobimy, zobaczymy jak wypadamy z paliwem i gdzie jesteśmy z boostem i potem zaczniemy już prawdziwe stroje. No wtryski paliwowe zmieniłeś też. Tak, i dlatego teraz wiesz, z dołu musimy troszeczkę zmienić w ogóle skład mieszanki, górą pewnie będzie przelany, więc kilka takich znowu ranów będzie, wiesz, na zasadzie sprawdzenia, gdzie jesteśmy po prostu z tym tematem. No tak jest. Jak zwykle, zaczynamy tak, od paliwa. Także na razie możesz iść w kimę. Lucio ostatnio mnie zapytał, to od czego zaczynamy tuning? Siedziałem w tym momencie, ja mówię, jak to od czego? Od paliwa. A ty coś, czegoś się nauczyłeś już. Jesteśmy po kilku pierwszych przejazdach. No i ten ma opcja z włożeniem twardszej sprężyny była strzałem w kolano, bo patrz, tutaj jeżeli chodzi o target, trzyma bardzo ładnie, bo mamy teraz 1-2, bo tutaj mamy, przepraszam, tutaj mamy rotary switcha, możemy sobie zmieniać targetowanie boostu i mamy tutaj, zobacz, do momentu
do obrotów 5700, do 6 wszystko jest ok, a potem nam wszystko wystrzeliwuje, zobacz, do 1,6 bara. My chcemy na razie zrobić najsłabszą mapę na 1,2, 1,3 i dopiero wtedy przejść na wyższe boosty. A weź odpal wykres, bo to na wykresie też widać. Widać, no górą taki nagle jest przyrost. Bardzo męsko nagle. Przyrost duży niuta i dużo mocy, wiesz, tak nie wiadomo skąd. Znaczy no wiadomo skąd, z boostu, coś takiego. O, tutaj widać, że to... No i to jest ten moment, kiedy on tutaj, zobacz, zaczyna nam nagle tak drastycznie pompować po prostu, no nie? Także te turbiny mają tendencję do tego, żeby właśnie sobie, wiesz, podbijać doładowanie razem z obrotami, ale chciałbym nad tym zapanować, bo potrzebuję mieć dla klienta najsłabszą mapę w tym momencie zrobioną, wiesz, i od tego potem sobie stage'ować doładowanie wyżej po prostu, tak? Na tej zasadzie. A tu nie da rady. Nie. Ale chciałem ci powiedzieć, że zobacz... No właśnie, a propos wstawania. Jeżeli chodzi o wstawanie, to czekaj. Nałożymy sobie... Porównasz to do poprzedniego żeliwa. Ten ostatni, który mieliśmy, z tych takich najsłabszych. O, coś takiego, zobacz jak to wygląda. Widzisz jakąś różnicę? Ha! Znikoma. Praktycznie żadnej. No. Nieźle. No nie wiem, tak... dla mnie niesamowite są te turbiny Garretta, bo jakby, wiesz, byłeś jakby przez lata jakby przyzwyczajony do tego, że wiesz, im większe żeliwo, to zło w turbinach typu właśnie jakiś Chińczyk albo... No, BorgWarner, cokolwiek generalnie, tak? A tutaj zauważ, że wkładasz większe żeliwo i jakby tak naprawdę no wcale gorzej to nie wstaje, a nagle ta góra robi ci się dużo, dużo lepsza, więc... Ja mam wrażenie, że podobna historia z coolerami, że była taka opinia, że duży cooler, duży lak, a... No, jak widzisz, czasy się zmieniły, trochę to wszystko poszło do przodu i generalnie i technologia i jakby materiały, z których jest to zrobione, i no to cieszy po prostu, no bo tak jak mówię, kiedyś, wiesz, włożyłeś większe żeliwo, to tylko były problemy, a teraz jest... Progres. Jest progres, jest drugą poza stronę. Tą sprężynką. No zaraz to zmienimy. Dobra. Ciach. Teraz mnie słychać? Teraz cię słychać. Rewelacja. Kamil, po krótkiej przerwie, nie takiej krótkiej w sumie. No nie, no bo tutaj wyjęcie Westgate'a to jest podróż w kosmos generalnie. No trzeba było najeżdżać na jakieś najazdy, żeby tak, dostać się do auta pod spód. Co mamy wymienione? Zmniejszyliśmy sprężynkę, więc teraz ten bus i tak delikatnie będzie nam narastał, ale już nie w takiej formie jak wcześniej. No i zaczynamy od najniższej mapy teraz. Chciałbym po prostu uzyskać jakieś 1,2, 1,3 bary i od tego będziemy sobie szli doładowaniem do góry. Super. Czyli co? Ambitny plan, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Ogień na tłoki. Bo dzisiaj ty jesteś na pokładzie, to wiesz. Różnie no tak, bywa. Pechowo jest zawsze, jak ja jestem, to jest pechowo. Trzymam kciuki. Okej, dziękuję. Podamy. Co tam, panie tunerze? Nic, lecimy do domu. Dzisiaj no, to było na tyle? A dlaczego? Możesz wytłumaczyć? No, jakie jest twoje podejrzenie? Mamy chiński kolektor. Mamy wszystko osprzętowo zajebiście, a mamy chiński kolektor. Aha. Który ma wyjście z szyszki, która jest 6 w 1. I siódma jest rurka do Westgate'a, jest za mała średnica. Okej. Okay. Nie ma. Czyli nie ma... to co w Fowlerze jest takiej dużej średnicy. Tak, tutaj jest za mała średnica i mimo że jak nawet dospawaliśmy Westgate'a i zrobiliśmy od razu wyjście na 60, czyli redukcję, to ten otwór, który tam jest w środku, jest za mały i nie przepuszcza tego. Tak? Dalej mamy problem z doładowaniem. Okej. Okay. No dobra. Czyli meandry tuningu oraz klątwa jagodowego. Tak. Dzisiaj wszystko razem. Dobrze. Czyli widzimy się pewnie za kilka tygodni. Tak? Nie, no tygodni nie. Nie? Szybciej? Też w przyszłym tygodniu. No okej, dobrze. No to rewelacja, ja się strasznie cieszę. Czyli kontynuacja Rebeka. Ale tutaj jest szansa na dobry wynik. No dzisiaj pękło 6 pak. Bez żadnego problemu, tylko że tak jak mówię, no, na takim rosnącym doładowaniu. Ja chcę mieć po prostu stałe doładowanie i chcę zrobić klientowi tak, że sobie przerzuca. Chcę mieć 1,2, to ma 1,2, chcę mieć 1,3, to ma 1,3 i tak dalej, więc...
Jasne. Taka była umowa, tak to ma być zrobione. Czyli trzeba poprawić chińszczyznę. Dokładnie tak. Powodzenia. Od czego zaczynamy? Od luku na silnik. Cześć, Kamil. Cześć. Po krótkiej przerwie. No tak, trochę minęło czasu. Widzieliśmy się. Chyba z 2 tygodnie, zatęskniłeś trochę, czy nie? No dobrze, niech ci będzie. Niechętnie się przyznam. Tak, pewnie, że zatęskniłem. Zwłaszcza, że nie dokończyliśmy bardzo fajnego tematu. Airbag. No tak, tylko właśnie prośba do ciebie, od czego zaczynamy, bo nie pamiętam, na czym my wtedy skończyliśmy. Mieliśmy jakiś problem z doładowaniem, finalnie. Pamiętam. Ale cały samochód, jeżeli chodzi tak. O... No, autosumowione stanęło na tym, że była zbyt małej średnicy rurka w kolektorze wydechowym. No to i prawda? Potwierdziło się to, czy nie? Potwierdziło się, bo kolektor jest chiński. No. Co prawda klient już planuje później zmianę kolektora, ale to w późniejszym terminie. Na razie czyli został ten chiński? Tak, tak, tak. Poradziliśmy sobie z tym problemem. Okej. Okay. Czyli poprawiliście pewnie ten kolektor? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. A co zrobiliście? No wiesz co, tak naprawdę użyliśmy tylko tego. A, czyli twoja robota. To znaczy połączyliśmy sobie dwie strategie sterowania boostem, czyli do Maca dołożyliśmy jeszcze przepustnicę. Okej, okay, rozumiem. W ten sposób. No dobrze, czy coś jeszcze zostało zmienione? Bo chyba z tego, co mi się wydaje, to ty chyba raz byłeś na hamowni bez ja mnie po drodze. Ja byłem wiele razy tym autem, bo tutaj wiesz, mieliśmy jeszcze przygodę z głowicą. W sensie początkowo zamysł był taki, że ma być hydraulika. I na tych wałkach, które kupiliśmy, ta hydraulika miała działać, tak zapewniał producent. Okazało się, że motor nam się dokręcał powiedzmy do 7200 i wypompowała nam się z niewiadomych przyczyn ta hydraulika. Wypadały nam gdzieś tam gary jakoś losowo i stwierdziliśmy, że no, wracamy, mechanika, że tak powiem, będzie? Tak, i zdemontowaliśmy to, głowica została wysłana do dziaków. Wow, i przerobione zostały szklaneczki. Kosztowna poprawka. No w sumie nie, powiem ci szczerze, że bardzo nas tutaj fajnie potraktowali chłopaki i nawet bardzo szybko. Nawet nie chodzi mi o obróbkę, o dziaków, po prostu części do tego też chyba nie są tanie. To też, ale tutaj jakby zrobiliśmy to na bazie seryjnych szklanek, więc udało się to ogarnąć, a gdybyśmy mieli to ściągać ze Stanów, to rzeczywiście byśmy byli zamrożeni z tym projektem na jakiś dobry miesiąc, więc o tego nie chcieliśmy. Wiem też, że właściciel się już troszkę nie może doczekać swego auta. No tak, no, bo tutaj wiesz, też już to trochę trwa, też wiele tutaj nam podokładał też trochę pracy, bo to też nie jest tak do końca, że my skąd ja to znam? Sami sobie wymyśliliśmy cały spec, bo wiesz, jak dochodziliśmy do pewnego etapu, a wjedzie turbo od Motoremo, to jeszcze garecik, to jeszcze to i nagle wiesz, trzeba było zmienić, że tak powiem, wytyczne tego projektu, czasami cofnąć się do tyłu, żeby coś poprawić, żeby można było tą moc osiągnąć. Już bym ci chciał powiedzieć, ile jest, bo ja już wiem, ale nie, ale mogę nie możesz. Jeszcze. A słuchaj, powiedz mi, na początku też było turbo od Motoremo, czy startowaliśmy od z innym początku, tylko że nie wiem, czy przy poprzednim spotkaniu nie mieliśmy jeszcze innego żeliwa. Tak, teraz mamy większe żeliwo 0,83 i co ciekawe, na tym żeliwie tak samo lub nawet lepiej wstaje, bym powiedział, i zrobił nam 50 koni i 50 minut więcej na tym samym setupie po wymianie samego żeliwa, więc te turbosprężarki są po prostu genialne, naprawdę. Okej, okay. I to ja się tylko utwierdzam w przekonaniu, że masz nosa, mówiąc o moim VR-ze, gdzie trzeba będzie wymienić żeliwo na no i tutaj też chciałem powiedzieć, że będzie mógł sobie, bo u ciebie też wielokrotnie w twoich filmach pojawiało się pytanie, czy to w ogóle wstanie w przypadku twojego silnika. Mm-hmm. Mówię tutaj w nawiązaniu do turbosprężarki. Wstanie, a to się poprawiało. Wstanie na pewno, bo tutaj też mamy silnik 2,5-litrowy, który słynie z tego, że nie, znaczy mówię o dużych turbinach, bo oczywiście można tutaj założyć jakieś G25, na przykład G28 i to wstanie ultra wcześnie, ale tutaj w tym momencie nawet na tym G30 770 na większym wydechu, żeliwie wydechowym mamy naprawdę fajnego spula i mega to wstaje ogólnie, także... No, będzie okazja zaraz się o tym przekonać. No, nałożymy... masz 8 ma boostu, stary, więc wszystko muszę z tobą dzisiaj przejeździć, od jedynki do ostatniej. Ostatnia będzie z alkoholem, którego jeszcze nie robiliśmy poprzednio. Aha, czy jest coś jeszcze nowego no dzisiaj? No tutaj jakby wytyczne były takie klienta, że tyle map ma być, więc wiadomo, że moglibyśmy zatrzymać się na 3-4, ale to jakby, no ja chcę, że tak powiem, zadowolić klienta i spełnić jego oczekiwania, więc dlatego jest zrobione tyle aż. No dobra, to nie przedłużajmy, mamy do już... Do tego jeszcze chciałem ci powiedzieć. O, ty. To ci muszę pokazać, że jeżeli wsiądziesz sobie do środka, no. Proszę bardzo. O kurczę, już widzę zmiany. Tutaj oczywiście będzie tablet. Ale jest fotel. A ja chyba ostatnio siedziałem z tyłu. Tak, siedziałeś z tyłu, no bo jeszcze tutaj nie mieliśmy... Zobacz. I w momencie, kiedy sobie wybierzesz te mapki, to weź tam przeknąć światełka, żeby było... O nie, widzisz, dobrze jest, widać. Ale tak będzie lepiej. Patrz. To sobie pokazuje po prostu pozycję, na której mapce jesteś. Co ty tutaj przekręcasz? Tutaj sobie przekręcam, rotary switcha i... Okej. Okay. Fajnie. Tutaj mamy dokończone też, ale to już chyba omawialiśmy to wtedy. Ja się pakuję na fotel pasażera i startujemy. Okej. Okay. Tam tutaj mamy, zaczęliśmy od start-stopu, tutaj mamy wspomaganie.
Tutaj mamy, tylko że będzie inny jeszcze otagowanie. Tutaj mamy mapkę drugą do alkoholu. Mhm. Tutaj mamy wycieraczki, ALS, wentylator do coolera, launch control w trzech pozycjach. I tutaj mamy wyjście, poczekaj, też muszę spojrzeć, bo nie pamiętam. Aha, tutaj jest taka odcinka, klient sobie życzył taką odcineczkę, że jak sobie jedzie gdzieś na przykład, no nie wiem, chce gdzieś u kogoś zostawić sobie autko, typu, nie wiem, jakiś detailer czy coś w tym stylu, to po prostu sobie lokuje na 3000 obrotów i... Aha. To jest zabezpieczenie. No, coś takiego. Przed kręceniem. A druga funkcja też jest taka, że jeżeli tutaj jakiś błąd wyskoczy, no to tutaj zaświeci się komunikat jakimś chyba żółtym czy pomarańczowym kolorem. Aha. I możesz sobie zresetować po prostu sterownik. Także sprytne. Tak na szybko. Tutaj mamy rotary switcha, to już mówiliśmy. A to jest klawiatura Deku Mastera? Tak, oczywiście, skonfigurowana. No, okay. Ale one są w pełni kompatybilne. Wiem, że Link też używa dokładnie takich samych, więc nie ma z tym super problemu. I co? No, nie mogę się doczekać wyników. Ale zobacz, jak odpala pięknie, patrz. Jakie ma wałki? Jakieś bardzo ostre? Tu są wałki, poczekaj. Ale obroty ma całkiem cywilizowane, poniżej 1000. No takie 900... No tak, jak się rozgrzeje, będzie miał 950. Elfordy 264, 264. Nie chciałem palnąć głupoty, bo myślałem, że to są 254, a to są 264, także... Trochę ostrzejsze. Tak. Zobacz, coś ci chciałem jeszcze pokazać. Zobacz, czyli mamy charakterystyk przepustnicy na przykład. Poczem to poznać, że jest ich dużo? No tutaj. Aha, tu patrzeć. Tak. Czyli jest ich 8. No tu dlatego strojenie tego było naprawdę dosyć takie, wymagające. No, wymagające dosyć dużym wyzwaniem, ale udało się. No to super. Tutaj to mamy... znaczy, że co, będzie 8 stopni mocy. No ale właśnie jestem ciekawy, jak to będzie w ogóle działać, bo tak naprawdę będziesz mógł sobie dawkować. Tutaj klientowi zależało na tym, żeby tą moc sobie móc dozować na dowolnym obiekcie, na który pojedzie. Bo początkowo miał to być driftowóz, ale na szczęście, z czego się bardzo cieszę, nie będzie nim. No, powiem, okazjonalnym, więc... Powiem szczerze, że auto wygląda dużo lepiej. No fajnie, no zobacz. Się zrobiło kompletne środki. Jest już pełne wnętrze. No jest klama, jest shifter, ale tak jak mówię, jest to takie w miarę cywilne jeszcze, można powiedzieć. Jest pod sufitką. Auto zostało uratowane. Tak. Nie powędrowało na drifty. Nie skończyło na driftach. No właśnie, bo tam zazwyczaj te auta kończą swój żywot. To co? Startujemy? Wiesz co, zaczniemy, tylko sobie skalibruję jeszcze czujnik prędkości, bo jakieś tam zmiany wnieśliśmy i przejdziemy sobie po kolei mapki po prostu i zobaczymy. Dobrze. Znaczy ja już wiem, ale muszę... No, ale my się chcemy dowiedzieć. Dobrze. Siadasz? Myślałem, że coś mu przygazujesz albo co. A, no nie, to później chyba. Dobrze. To zobaczymy, ile nasz RB-czek robi na jednym barze. Okej, okay, zaczynamy od jednego bara. Tak. A na najwyższym mapie ile będzie 1,6 na razie, a okay. Myślę, że zrobimy takie 1,65 dzisiaj. No, okej. Okay. Na tym zakończymy. Przejazd numer 1. Czekaj. Jeszcze raz przerwa? Jeszcze tak. Dzień, a, to już ten mnie atakujesz? Tak! Jak tam wyszło? No pięknie, kurwa. Znajdujemy się u ciebie na warsztacie, to co to oznacza? Uciekłeś ode mnie. Jak zwykle Jagoda się spieszył i nie miał czasu. Ty no stary, no ale mamy trochę materiału, bo Daniel coś dograł, także... Bogu dzięki. Myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, tylko, że no wiesz, ja mam usprawiedliwienie. Nie pokażesz tej całej walki, która była, no tego wiem, wszystkiego, wiem, kurde, wiem, bo nie wiem, było wiem. Lekko. Dobra, ale dobra, na czym się zatrzymaliśmy? Coś tam się wydarzyło. Spadł nam, znaczy spadł. Pokażę ci, poczekaj, gdzie to jest. Mieliśmy taką malutką ustereczkę. Spaghetti. Tak. No i tutaj, zobacz, dostał czujnik
wiązka od czujnika temperatury powietrza. Ale przeżyła, więc mogliśmy dalej stroić. Mhm. Sobie tam rzucę. Wymieniliśmy pasek, no i ty pojechałeś do Kiwiego. No tak, i to jest moje marne usprawiedliwienie. Kiwi powiedział, jestem gotowy. Mhm. Tutaj awaria dźwigiem tuningu. No, ty zniknąłeś, nagle zaczął wychodzić. Rzutem na taśmę jeszcze tylko pomogłem, podrzuciłem do auto partnera Daniela po pasek. Tak, po pasek. No. I pojechałem do Kiwiego. Później co się wydarzyło? Wszystko zrobiłeś pod moją nieobecność. No tak, no bo ogarnęliśmy doładowanie, zaczęliśmy od jednego bara i zaczęliśmy sobie stage'ować tym doładowaniem i doszliśmy do maksymalnej mocy na 9, tylko że maksymalną mieliśmy z dotryskiem i z mieszanką zrobioną w 10-15% alkoholu do paliwa i wyszło 624 konie i 668 N na doładowaniu 1,75 bara. Ja żałuję, że ja tego nie słyszałem. Dźwięk jest przepiękny tego sprzętu. Zresztą mam parę filmików, to ci prześlę, tylko tyle. Ale nie ma tego złego. Powiedziałeś, że jutro jeszcze coś będziesz robił. Tak, robimy testy uliczne, bo to auto wraca na kołach do, no nie mogę powiedzieć gdzie. Do właściciela. Bo bym się wygadał. No właśnie. No. Także coś tam ci się postaram dograć dźwiękowego, żeby było, no bo naprawdę uważam, że symfonia wyszła z tego sprzętu, tutaj w 7600 odcinka, więc przepięknie brzmi ten silniczek. To ja się cieszę, że przynajmniej udało się ciebie dorwać teraz po południu, po Kiwim. Dograliśmy krótki komentarz. Mhm. Mam nagrania od ciebie, więc je też dołączam. Wiesz, no mamy jeszcze z tamtej poprzedniej wizyty na hamowni. No tak, dlatego tak bardzo nie chciałem odpuścić tego tematu. Ja też mam prośbę do ciebie i to muszę tutaj publicznie, żebyś dorzucił chociaż tam jakąś przebitkę ze składania tego silnika, bo my mieliśmy ten silnik u ciebie na kanale już. Dobrze. A ten silnik naprawdę wyszedł bardzo fajnie, więc... Olek? Dobrze pamiętam? Nie. Jak się nazywał? SR to był Olek. Tak. Dobrze, my właściwie. Tutaj nie mogę powiedzieć. Dobrze. Słuchaj, no dobrze, jak najbardziej. Poszukam, poszperam. Mhm. Ciebie proszę o jutrzejsze nagrania i widzimy się w takim razie w kolejnych odcinkach. Dziękuję ci, że dotarłeś w końcu. Tak. A ja tobie gratuluję, że się nie poddałeś i że wyszedł super wynik. Tym akcentem pozdrawiamy widzów.